Tamara Arciuch, 44 L. Wie, co w życiu jest ważne. Na pierwszym miejscu. Zawsze stawiała rodzina i przyjaciół. Niestety, ostatnio zawiodła się na dość sporym gronie. Znajomych. Wielu odwróciło się od niej wtedy, gdy ich potrzebowała. Na szczęście, ma jeszcze znajomych, na których może liczyć. To znana polska para. Ostatnio czuła się, przytłoczona, rozgoryczona i sfrustrowana. Bliscy jej ludzie okazali się interesowni. Reklama zależało im tylko na tym, by wykorzystać jej pozycję dla własnych korzyści. Dała temu wyraz w gorzkich słowach: W dobie sztuczności, cwaniactwa i znajomości dla zysku, kiedy nawet ci, których uważałeś za przyjaciół, odwracają się, bo już nie możesz im nic załatwić, napisała. Aby odzyskać równowagę, wybrała się na krótki wypoczynek. Towarzyszyła jej paczka sprawdzonych znajomych. Piękny Kazimierz z pięknymi ludźmi, podsumowała dni spędzone w urokliwym miasteczku Tamara Arciuch. Te, ciepłe słowa odnosiły się do Mateusza trzydzieści 38 l. oraz jego żony, Pauliny, Andrzejewskiej, 39 l. Spotkania ze szczerymi i pełnymi humoru osobami to rzecz bezcenna, komplementowała parę Tamara. Przywrócili jej wiarę w to, że prawdziwa przyjaźń jest możliwa, nawet w show biznesie. Zobacz więcej materiału w wideo.